aspekcie tego, o czym większość z nas wie, to znaczy jak wygląda szkoła, jakie są jej realia, jaka jest jej oferta. Cały czas trwa pewien proces i to, co było przed chwilą pokazane, daje nam obraz tego, że szkoła się zmienia. Zmienia się w sensie takim materialnym, jest coraz bardziej... Więc zmienia się pod tym względem materialnym, ale zmienia się też nasze myślenie, zmienia się nasza argumentacja. Mam nadzieję, że zmienia się to, czego my jako psycholodzy i myślę, że my jako rodzice obawiamy się, czyli zmienia się też metodyka i mentalność dorosłego w szkole, dorosłego nauczyciela, dorosłego dyrektora, bo tak naprawdę nie bariery fizyczne, nie bariery takie materialne są najtrudniejszymi do pokonania. Najtrudniejsze są te bariery, które są w naszych głowach i w naszych sercach. Trudne są też bardzo przyzwyczajenia do pokonania, trudne są przyzwyczajenia, nawyki, stereotypy. I to jest prawda oczywista i dotyczy każdego z nas. Kiedy funkcjonujemy w różnych rolach i te role wykonujemy przez długi czas, to po prostu one są jak nasza druga skóra. Niełatwo je zdjąć, bo nie wiem, minister, Sejm zadecydował, że od jutra będzie inaczej niż jest do tej pory. Takie decyzje są decyzjami strategicznymi i one się na ogół nie realizuje w oparciu o względy psychologiczne, albo nie tylko, w jakiejś tylko części. I można nad tym płakać, jak nad rozlanym mlekiem, ale tak jest. Taka dyskusja się przetoczyła przez kraj ileś miesięcy temu, kiedy dotyczyła wydłużenia czasu pracy i nas będzie to dotyczyło. I pewnie lepiej by było, gdybyśmy się mogli kierować tylko względami takimi właśnie dobra psychologicznego, jakiegoś takiego ogólnego dobrostanu grup, do których to dotyczy. Ale żyjemy w rzeczywistości, która jest troszeczkę bardziej złożona. Też ze względów formalno-prawnych, właśnie organizacyjnych, demograficznych itd., itd. Ja myślę sobie, że dokładnie proces został rozpoczęty. Myślę, że się już go nie powstrzyma, można go jedynie w jakiś tam sposób modyfikować. A to, co bardzo ważne i ten czas, który się dzieje w tej chwili, te spotkania, jestem pod dużym wrażeniem frekwencji i takiego zainteresowania i zaangażowania i po stronie rodziców i po stronie szkoły i po stronie osób, które w jakiś sposób to prawo tworzą. Dyskusja się toczy i zróbmy tak, żeby w czasie tej dyskusji popatrzeć, jakie korzyści możemy w tym procesie wybudować, jakie możemy pozyskać dla naszych dzieci, dla nas samych, bo tak naprawdę to, o co teraz walczymy dla naszych dzieci, to jest też dobro, które walczymy dla nas samych, dla naszego w przyszłości dobra społecznego. Bo jeżeli my w tej chwili o taki dobry start dla dzieciaków, o dobrą jakość edukacji, wychowania powalczymy, zapracujemy, takie będziemy mieć potem społeczeństwo mądre, dobrze wykształcone, pracowite, moralnie jakoś tam zdrowe. I to będą ludzie, którzy w przyszłości będą gdzieś tam też troszczyć się o nas, dokładnie o nas fizycznie tutaj obecnych. Także do takiej właśnie dyskusji bym zachęcała i mam nadzieję, że ten głos taki zostanie potraktowany. W podtytule dojrzałość szkoły do sześciolatka, bo myślę, że nie da się tutaj rzeczywiście tak jednostronnie tej tematyki potraktować. Sześciolatek jest to człowiek, który ma już ze sobą kawałek życia, bardzo, bardzo ważny kawałek, podczas którego rozwijały się i zaczynały jego przeróżne zdolności adaptacyjne oraz umiejętności coraz bardziej samodzielnego funkcjonowania. I rzeczywiście, zanim sześciolatek uzyskuje szósty rok życia, on bardzo dużo ma już ze sobą doświadczeń i takich fizycznych, i społecznych, emocjonalnych, i poznawczych. Zwłaszcza dzieciaczki, które weszły do przedszkola w tym trzecim czy drugim roku życia, mają za sobą już ogrom przeróżnych doświadczeń, mają już jakiś zakres umiejętności przetrenowanych, takich, które dopiero się rozpoczęły, mają już jakiś tam zakres małych decyzji podejmowanych w swoim życiu. I my takiego człowieka widzimy. I kiedy na pytanie tutaj pani dziennikarki i wcześniej śledząc jakieś tam fora i te dyskusje właśnie emocjonujące, dotyczące sześciolatka w szkole czytałam, słuchałam, to cały czas po głowie chodziło mi takie pytanie, czy rzeczywiście większy skok rozwojowy jest pomiędzy dzieckiem siedmioletnim, czy, może nieprawidłowo zadane pytanie, ale takie mi gdzieś cały czas kołatało, pomiędzy pięcio- a sześcioletnim. Mam,
mam pewną tezę na ten temat, ale może na razie nie zdradzę. Proszę Państwa, żebyście Państwo też o tym myśleli, słuchając tego, co tak naprawdę, jaki jest w tej chwili sześciolatek. Statystyczny oczywiście według pewnych standardów. To nie jest tak, że każdy ma to w 100%, czego się od niego oczekuje w tym wieku, ale jest to sytuacja, w której jakby już dotyka typem kompetencji. No właśnie, jest to też człowiek, który bezpowrotnie rozstaje się, niezależnie od tego, czy pójdzie do szkoły, czy nie, bo już w zerówce, czy już w przedszkolu, rozstaje się z tą częścią dzieciństwa, kiedy właściwie nic nie musi. Tak naprawdę on wcześniej zaczyna się z tym rozstawać, ale pomiędzy 5- a 6-latkiem jest bardzo znacząca różnica pod tym względem, że ta gotowość do podejmowania pewnych obowiązków i potrzeba takiej sprawczości, że ode mnie też coś zależy, że na mnie można liczyć, ona się już u 6-latka naprawdę dość wyraźnie ujawnia. To są dzieci, które w grupach przedszkolnych, szkolnych, zerowych, lubią być asystentami, pomocnikami nauczyciela. To są te dzieci, które tłumaczą zasady funkcjonowania społecznego reszcie grupy, na przykład młodszym, albo takim, które są słabiej przystosowane. To są te osoby, to są 6-latki, to są właśnie te dzieciaki, które już lubią jakby tą jedną nogą wskakiwać w rzeczywistość większego obowiązku. No właśnie, bo 6-latek według norm generalnie sam się już ubiera, zawiązuje buty. No, powiedzmy, że z tym zawiązywaniem to już nie bywa, ale to jest też rzeczywistość, nas w jakiś sposób tutaj odciąża. Zapina guziki, zamek, składa swoją garderobę, odkłada ją na miejsce. Jeżeli są tutaj rodzice, to proszę sobie też gdzieś tam taki mały bilans zrobić tego, jak to się dzieje i czy zdążyliśmy o to zadbać. Dba o własną higienę, potrafi umyć się samodzielnie, potrafi też już umyć sam włosy, ewentualnie z jakimś tam wzorem, zęby i tak dalej. Schodzi, wchodzi po schodach, zbiega, pokonuje różne przeszkody, zeskakuje z wysokości co najmniej 1,5 metra bez odparcia, skacze przez skakankę. I to, co pokazały nam tutaj dzieciaki, to jest też takie, to jest taka kwintesencja. To jest czas, w którym to dziecko czuje, że to na swoim ciele umie coraz lepiej i chętnie to pokazuje, demonstruje, wykorzystuje. Pomiędzy 5- a 6-latkiem też jest tutaj taka duża różnica pod tym względem, że te ich aktywności fizyczne są bardziej karkołomne. Często wzbudzają nasz postrach te sytuacje, w których one docierają do różnych miejsc, wykorzystają różne sytuacje, miejsca, aby pokonać przeszkodę czy rozwiązać jakiś problem. Ale tak naprawdę ta potrzeba działania fizycznego i takiego doświadczenia tych fizycznych kompetencji jest wtedy ogromnie żywa. Dlatego jeżeli 6-latek w szkole, to naprawdę z uwzględnieniem tego faktu, iż on ma więcej coś niż tylko głowę i rękę. Jeżeli 6-latek w szkole, to naprawdę taki, który siedzi tam na tych dywanikach, który skacze, biega, wychodzi, eksploruje świat, rozmawia, rozwiązuje trudności w taki sposób, uczy się czytać bardziej, pisząc kredą na boisku, aniżeli przekładając ten zeszycik, bo to jest już ten moment, kiedy ciało zaczyna być gotowe do ruchów precyzyjnych i ma potrzebę ich wykonywania, ale na pewno nie w takim zakresie, w jakim stara szkoła nam to oferuje. Kiedy tak naprawdę się 4 czy 5 godzin siedzi, 45-minutowych godzin siedzi nad papierkiem i ten papierek się w jedną, w drugą stronę obraca i ten długopisik czy kredkę się trzyma, kiedy rzeczywiście tutaj ta dojrzałość i nadgarstka i barku i praksja ta taka właśnie precyzyjna nie jest jeszcze wystarczająco dojrzała. No właśnie. Potrafi odmieniać swoją prawą i lewą stronę, chwytać piłkę, odrzucać, ostać na jednej nodze i tak dalej, i tak dalej. Zna swoje dane, ma wiedzę na temat swojego otoczenia i takich najważniejszych dla siebie rzeczy. Potrafi tę wiedzę wykorzystać w sytuacjach i w sposób adekwatny dla siebie. W związku z tym może wyjść w świat. Powinien orientować się w najbliższym otoczeniu miejsca, powinien rozpoznawać drogę do domu, znać jakieś takie szczególne punkty. Powinien posługiwać się widelcem, nożem, znać zasady dobrego wychowania przy stole. Wiadomo, tutaj znowu nie w 100%, nie każde dziecko, natomiast jest to taki stan, który powoduje, że rzeczywiście on już nie potrzebuje mieć cały czas przy sobie opiekuna, bo to są czynności, które jest w stanie przynajmniej w pewnym zakresie wykonać samodzielnie, ewentualnie z jakimś wsparciem. A grupa tak naprawdę jest wsparciem ogromnym i często kompetencje, których rodzice w domu nie zauważają, one się bardzo szybko i fajniej w takiej pełni ujawniają w
grupie przedszkolnej, w grupie szkolnej, kiedy tak naprawdę mój kolega, koleżanka robi to tak. Ktoś tam inny robi może mniej zgrabnie, ale ja mam wtedy większą motywację do tego, żeby starać się i próbować. No właśnie, sześciolatek stosuje też formy grzecznościowe. Jest w stanie zwracać się do pani, proszę panią, proszę pana, do pana. Niekoniecznie musi mówić ciociu, chociaż jest to na pewno w jakiś sposób bliskie i emocjonalnie bardziej bezpieczne. Sześciolatek też umie już odraczać swoje potrzeby. Potrzeby fizjologiczne. Nie jest tak, że musi zrobić natychmiast i po prostu nie będzie w stanie tego powstrzymać. Na tyle jakby ta jego dojrzałość i emocjonalna, i społeczna według norm, i fizykalna jest jakby już zintegrowana, że może jakiś tam czas te potrzeby odroczyć. I tutaj indywidualnie to oczywiście może różnie wyglądać, ale to jest taka też, powiem tak, że im więcej sytuacji, które sprzyjają doświadczaniu tej potrzeby odraczania, tym też szybsza będzie ta, szybszy będzie efekt i szybciej rozwinie ta umiejętność. Sześciolatek też potrafi wyrażać swoje potrzeby w sposób akceptowany społecznie i z zachowaniem form grzecznościowych. Potrafi mówić proszę, niekoniecznie tupać nogami i żądać. Sześciolatek też potrafi rozpoznawać i nazywać stany uczuciowe innych osób. Swoje stany, także sygnały płynące z ciała, kiedy jest głodny, kiedy jest spragniony, kiedy musi, no potrafi to już ocenić, potrafi jakoś na to zaradzić, albo zgłosić tę potrzebę, albo w jakiś sposób sam się sobą zaopiekować. A to są rzeczy bardzo ważne, bo częste pytania o to, czy to dziecko już mogłoby pójść do szkoły, opierają się o te argumentacje, że no owszem, poznawczo, intelektualnie tak, no większość jakoś tam z tym nie chce dyskutować, ale emocjonalnie, społecznie te dzieci jeszcze nie. One mają być w przedszkolu, one jeszcze mają być takie otulone, zaopiekowane. Pewnie, że tak i, tak, i na pewno w tym przedszkolu taką rzeczywistość zastają w większym stopniu niż w szkole. Ale one są już w stanie zaopiekować się też same sobą i są w stanie, kiedy zostaną już w taką sytuację wrzucone, takie umiejętności u siebie rozwinąć. Czy to dobrze, czy źle? Czy chciałabym tego dla mojego dziecka? Nie wiem. Chciałabym, żeby każdy gdzieś tam sobie sam też odpowiadał na te pytania. Wobec innych potrafi też zaspokajać potrzeby uczuciowe innych. Potrafi zadbać. To jest przepiękne, jak sześciolatki tutaj, panie, które pracują z tymi maluchami, panowie wiedzą, jak sześciolatki potrafią nawet lepiej niż gimnazjaliści zatroszczyć się o kolegę, któremu coś się stało, nie wiem, złamał paznokieć, albo przewrócił się, albo któremu inny kolega napluł na zeszyt. Potrafią zorganizować całą akcję ratunkową i są w tym takie naprawdę skuteczne i zaangażowane. A potem często uczą się takiej większej, nie wiem, ignorancji, czy takiego, odwrażliwiają się z czasem. Także jest to też taki moment, w którym można by zatrzymać tą ich umiejętność mądrym prowadzeniem. No właśnie, rozumiem w podstawowym zakresie pojęcie prawdy i fałszu i kłamstwa. Powinien być zdolny, niezwykle jest zdolny, jeżeli oczywiście ten rozwój następuje w zdrowym środowisku rodzinnym, jeżeli nie jest to też dziecko jakoś uszkodzone z innego powodu. Jest zdolne przeżywać przykrość w związku z wyrządzoną komuś drugiemu krzywdą i ma potrzebę rekompensaty. Ale potrafi też ukrywać swoje nieodpowiednie zachowania, zdając sobie sprawę z konsekwencji. Już uczy się sztuki przetrwania i uczy się też pewnego kamuflażu, zasłaniania swojej jakiejś tam odpowiedzialności czy wpływu na daną sytuację, która może nie była zgodna z oczekiwaniami zewnętrznymi. I to też jest umiejętność konieczna, aby przetrwać w grupie i w świecie. Na różne sposoby sprawdzają, jakie są dozwolone granice swobody i tę wiedzę wykorzystują. I to nasza rola do tego, aby być tutaj odpowiednimi, adekwatnymi partnerami do tego, żeby te granice były jasno, wyraźnie określone, w bezpieczny sposób prezentowane dzieciakom i konsekwentnie przestrzegane po obu stronach, a zwłaszcza po stronie tego dorosłego. No właśnie, tak jak wspomniałam, dzieciaki świetnie są wyczulone i te sześciolatki mają już to, że zapamiętują zasady i reguły rządzące też życiem społecznym. Jeżeli one są przez nas potem tak jednoznacznie i przejrzyście podkreślane i powtarzane, to w naturalny sposób one biorą do siebie te zasady.
Mało tego, potrafią też kreować w swoich małych jakichś tam rzeczywistościach społecznych własne reguły. I są to często reguły jakby paralelne do tego, z czym się spotykają ze strony swojego dorosłego otoczenia. Budują konstrukcje, schematy i w sensie takim poznawczym i w sensie organizacyjnym. To nie są już dzieci, które tylko i wyłącznie odtwarzają, wykonują role im powierzone. One są kreatywne. Zarówno przedszkole, jak i szkoła mogą być takim miejscem, w którym te umiejętności będą się rozwijały. Mogą być, no właśnie. Tu z takich bardziej konkretnych kompetencji grafomotorycznych i koncepcyjnych dzieci już zaczynają rysować postaci bardziej szczegółowe, zaczynają uwzględniać wielkość, jakąś perspektywę. Bardziej bogaty jest, jeżeli chodzi o kolorystykę, ten rysunek. No właśnie. Niewielki procent dzieciaków rysuje szczegółowo nogi, chociaż to też różnie bywa, w zależności od tego, jakie były te doświadczenia wcześniejsze dzieci, czy niestety tylko doświadczenia z komputerem, czy jednak z tą kredką i innymi pomocami plastycznymi. Jeżeli chodzi o myślenie sześciolatka, tak jak słyszę i też jak śledziłam dyskusję na różnych forach internetowych, jeżeli chodzi o argumentację, jaka była po różnych stronach przerzucana, to generalnie to myślenie najmniej było tkane, najbardziej jednak potrzeby fizykalne, emocjonalne i społeczne dzieci, jako te, które mogą być nie dość zaspokojone w szkole. Ale z myśleniem to jest tak, że tu również pomiędzy 5 a 6-latkiem różnica jest bardzo duża. Pomiędzy 6 a 7 jest różnica, ale naprawdę nie jest wcale tak znacząca, jak w tych innych grupach. Bardziej jeszcze pomiędzy 7 a 8 i 9-latkiem. Tutaj znowu następuje ten skok, rzeczywiście wejście w sposób myślenia bardziej formalnego. Natomiast zgodnie z teorią Piageta, to jest taki czas, w którym dzieciaczki pracują cały czas jeszcze na konkrecie, ale zaczynają na tych konkretach przeprowadzać operacje. I te operacje są bardziej lub mniej złożone. W tym myśleniu jakby uwzględnia się, że istnieją jakby dwa stadia. Jedno stadium przedoperacyjne i ono rzeczywiście polega na tym, i tutaj w 7 roku życia następuje ten przeskok. Dziecko zaczyna, zwłaszcza kiedy intelektualnie pracuje intensywnie, przeskakuje na ten drugi etap, stadium, w którym, właśnie w stadium przedoperacyjnym jeszcze chciałam powiedzieć, że takim bardzo istotną cechą i potem możemy rozpoznać, że ten nasz dzieciaczek jest już gotowy do tego, żeby pracować na pewno przynajmniej znakach i symbolach, czyli kreślić te tam różne znaczki w zeszycie, czy jeszcze jednak powinien cały czas pracować na konkrecie, działać, przekładać, przelewać, dopasowywać. Specjalnie pokazuję to ruchem, bo tu tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby dotykać, przekładać, dokładać, zdejmować, porównywać. Ono musi te działania wykonać, aby mu się poprzez ilość powtórzeń zrodziła ta zasada, którą my już mamy jako naturalną i oczywistą, że kiedy widzimy, nie wiem, kartkę papieru wyrwaną z zeszytu i kartkę papieru zgniecioną, to nikt nam do głowy nie przyjdzie przez myśl, że to jest czymś innym niż to. A dziecku w stadium przedoperacyjnym jeszcze tutaj jest to wahnięcie i kiedy na przykład zapytamy, która kartka jest większa, a która mniejsza, to zdecydowanie powie, że ta, która jest zmniejszona, jest mniejsza, mimo że faktycznie z tego samego materiału została. I tutaj o tej cesze charakterystycznej dla tego stadium mówimy, że jest to cecha tak zwanej centracji, kiedy dziecko się jest w stanie koncentrować na jednym głównie aspekcie i często się też tak zawiesza na tym aspekcie. Nie wiem, zwłaszcza myślę, nauczyciele w przedszkolach to widzą, że tu pokazujemy różne doświadczenia, różne zadania, a to dziecko wisi na tym jednym i na przykład jeżeli to ta cecha jest dla niego taka pierwotna i centralna, to innych już nie jest w stanie spostrzec, a dopiero ileś doświadczeń i zadań wykonanych samodzielnie w grupie, ale w których dziecko uczestniczy, pokazuje mu, że może być i tak, i że to jeszcze wszystko można zebrać w jakiś wspólny zbiór. Drugie stadium operacyjne, które rzeczywiście w 7 roku życia się pojawia, pozwala na to, że dziecko już zaczyna posługiwać się pewnymi, wykorzystuje operacje na konkretach i posługuje się już też pewnymi znakami, które są do tego potrzebne, aby te operacje przetransponować, zaprezentować. Jest już w stanie oderwać się na tyle od konkretu, że nie musi widzieć tych jabłek,
kiedy myśli o nich, nie musi ich dotykać, nie musi cały czas jakby jego uwaga być na nie zwrócona. Ono ma już te reprezentacje umysłowe i sobie tymi operacjami o ilości jabłek, nie wiem, czy lodów, czy czegoś tam innego jest w stanie obracać w główce. No właśnie, coś takiego naprawdę bardzo, bardzo ważnego, do czego jeżeli bym miała apelować, jeżeli chcecie nasze sześciolatki w szkołach, zwłaszcza Państwo nauczyciele pierwszych, drugich klas, pozwólcie im działać, pozwólcie im 100 razy wykonywać pewne doświadczenia, aby one rzeczywiście mogły tę wiedzę zdobywać w działaniu. Bo to jakby to jest rzeczywistość, która pozwoli na uwewnętrznienie tego, czego nie da się zdziałać, kiedy będziemy im tylko mówili, czy kazali wykonywać 100 jakiś tam rysowanek w zeszycie, czy w książce. Jeżeli te sześciolatki mają już pójść tak centralnie do pierwszej klasy, to niech w tej pierwszej klasie rzeczywiście, nie wiem, siedzą maksymalnie 40 minut w ciągu całego dnia, a resztę działają swoim ciałem, swoją głową, swoimi rękoma, w jakiejś interakcji, w komunikacji, a nie siedzą i nie męczą tych swoich nadgarstków. To właśnie, bo uczenie się polega na gromadzeniu doświadczeń, z których człowiek wydobywa to, co się powtarza i z tego konstruuje w swoim myśle wiedzę. I najlepiej, gdy te doświadczenia są osobiste. Cudze doświadczenia można tylko obserwować, żeby się na nich uczyć. Trzeba rozumować na poziomie operacji formalnych. No właśnie. A tak naprawdę do tych operacji dzieciaki są zdolne dopiero po 12 roku życia. Wcześniej to jest takie, no taka troszeczkę strata czasu. Jeszcze jeden aspekt, który chciałabym tutaj poruszyć, a mianowicie sześciolatek, a zdolność rozwiązywania trudności. Zdolność rozwiązywania trudności to istotny aspekt dojrzałości szkolnej, ale w ogóle też dojrzałości takiej człowieczej. W kontekście obowiązku szkolnego jawi się to szczególnie istotnie, dlatego że no obowiązek szkolny, jak sama nazwa mówi, jest po prostu obowiązkiem. Czymś, co trzeba wziąć na siebie, jak już się to weźmie, to w zasadzie nie ma z tego ucieczki. Wiadomo, że dzieci, które przeżywają porażkę, niepowodzenie, nie dostają odpowiedniego wsparcia i zaopiekowania, na przeróżne sposoby realizują strategie unikowe. I na początku edukacji, potem przez całą jej drogę. I te strategie unikowe rozwijają się najczęściej i najsilniej właśnie w tym wczesnym stadium doświadczeń edukacyjnych. Tutaj tak ogromnie ważna jest ta wrażliwość i mądrość nauczyciela z pierwszych doświadczeń, z tego pierwszego etapu, żeby cokolwiek ten dzieciak pokazuje, nie pozwolić, aby rozwinęły się w nim mechanizmy obronne i unikowe wobec sytuacji trudnych. Metoda na to jest jedna po prostu. Nie wytykajcie błędów, nie wytykajmy błędów, nie podkreślajmy błędów, nie wyciągajmy tego gówna mamuta z tego, co prezentuje dziecko, a wyciągajmy perły i złoto. Nad tym się zatrzymujmy. Jeżeli dziecko na przykład przygotowując taki taniec czy taką piosenkę jest w stanie pojąć tylko jedną zwrotkę albo jeden wers tej zwrotki, jest w stanie jeden ruch wykonać, nie wyłączajcie tego dzieciaka przy tym zadaniu, nie odstawiajcie go na boczny tor, albo nie mówcie, że o, większość się nauczyła, ty się nie nauczyłeś, muszę ci taką ocenę postawić, no bo jest jakaś tam sprawiedliwość społeczna. Nie tym się zajmujcie, tylko wyciągnijcie na wierzch właśnie to, że ono jest w stanie zapamiętać jeden wers, że ono jest w stanie zatańczyć tą jedną figurę. Tym się zajmijcie, tym chwalcie, a gwarantuję, że to dziecko następnym razem włoży cały swój maksymalny, potencjalny wysiłek, żeby tę figurę powtórzyć czy poprawić. A teraz wtedy, kiedy zaczynamy, zwłaszcza w tych pierwszych komunikatach, zaczynamy pokazywać to błąd. Nie tak, popraw, lepiej, to co robimy? Unikamy, szukamy sposobów, żeby tego nie robić, zaczynamy kombinować, jak sobie poradzić z napięciem, które się rodzi. To takie bardzo ważne pytanie, chyba najważniejsze, które dzisiaj z moich ust chciałabym Państwu zadać. Kiedy czujecie się lepiej? Kiedy czujecie się szczęśliwsi? Czy wtedy, kiedy robicie rzeczy łatwe, czy kiedy robicie rzeczy trudne? Czy wtedy, kiedy robicie rzeczy łatwe i one wam rzeczywiście wychodzą i wiecie o tym, jesteście do tego przyzwyczajeni, czy kiedy robicie rzeczy trudne i wcale one na początku wam nie wychodzą, ale zrobicie jeden krok w dobrą stronę, drugi krok w dobrą stronę i okazuje się, że po 5-10 doświadczeniach, kiedy macie z tyłu kogoś takiego, kto tak lekko popycha, przepraszam, i potwierdza i wzmacnia, czy nie wtedy czujemy tak naprawdę, nawet jeżeli tego zadania nie wykonamy do końca dobrze, ale czujemy, kurczę, robię już to, no bo zaczynam to robić.
chyba nawet mi się uda. Nie teraz, to za chwilę. O, pamiętam, że Marek też jakiś tam czas temu tego nie robił. Tak do dzieci mówmy. Zobacz, tydzień temu tego nie zrobiłeś tak, teraz to zrobiłeś. Niech tak wygląda nasza ocena, a nie tak niestety, jak wygląda. Nie, że zeszyt Zuzi, która jest najlepsza we wszystkim, zawsze jest pokazywany i tak róbcie. A zeszyt, nie wiem, Basi czy Maćka, który nie będzie nigdy tak wyglądał z różnych powodów. No właśnie, jest tak ukrywany, oby tylko przemilczany, czasami niestety głośno komentowany. Ja nie chcę powiedzieć, że mamy nauczycieli, którzy nie mają wiedzy psychologicznej, którzy nie potrafią, bo to jest ta wiedza taka prefachowa, preprofesjonalna. My jesteśmy tak wychowani, krytyczni wobec siebie, krytyczni wobec świata, chyba myślę, że szczególnie Polacy. A jakbyśmy spróbowali to myślenie odwrócić, także w tym aspekcie byłoby pomocne. Czy ja już przegięłam, jeżeli chodzi o czas? Wzrost poziomu kompetencji powoduje zmianę subiektywnej oceny stopnia trudności sytuacji. Chciałabym jeszcze tylko coś takiego powiedzieć, co będzie tutaj dopełnieniem tego, co wcześniej powiedziałam, że emocje stanowią genetycznie starszą i bardziej prymitywną formę orientacji, a nabierają szczególnej wartości, gdy zablokowane są lub niemożliwe obiektywnie do zrealizowania zachowania racjonalne. Kiedy dziecko fizykalnie i społecznie nie jest w stanie wykonać szlaczka, tak jakby pani tego chciała, to tak naprawdę nie jest to najważniejsze. Właśnie najważniejsze jest to, co się podzieje wokół. Czyli jeżeli emocjonalnie ta sytuacja zostanie dziecku przedstawiona jako pozytywna, przyjazna, korzystna, zachęcająca, zaciekawiająca, to będzie przygoda, że ty za pół roku coś takiego zrobisz. To nieważne, że teraz ci nie wychodzi, ważne, że trzymasz ołówek. Naprawdę, w tym momencie rodzi się to, co się w nas zawsze rodzi, czyli ta reakcja do pozytywnego, bezpiecznego bodźca. A kiedy będzie nawet taki subtelny znak dezaprobaty, negacji, jest szansa na to, że powoli zacznie się w nas budować taki ot i mur obronny, bądź jakieś tam sposoby na to, żeby wymigać się przed pracą, a jednocześnie odreagowywać napięcie, które wzrasta, napięcie negatywne. Okej. Okay. Te sytuacje trudne, szkolne, jakiekolwiek, nawet takie, że on wyjdzie na przerwę i nie ma pani, która by dopilnowała, żeby on się tam dostał do tej toalety przed gimnazjalistami czy przed starszymi dziećmi, to są sytuacje rzeczywiście na różny sposób trudne. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że one są emocjonalnie trudne, a to jesteśmy w stanie przepracować. Tutaj nie potrzebujemy po stronie dziecka nie wiadomo czego. Tutaj tak naprawdę możemy raz czy drugi, jeżeli będziemy uważnymi obserwatorami, słuchaczami naszych dzieci, możemy pomóc im tę sytuację przezwyciężyć. A jeżeli ono, ten sześciolatek, który widzi siebie jako jednak nieporadnego, słabszego, przekroczy ten próg i nagle zacznie umieć sam, nie wiem, zgłaszać swoje potrzeby, zadbać o siebie, zrobić coś, zapamiętać o tym, że jakieś zadanie było domowe do wykonania, jakie poczucie zadowolenia z siebie. Po drugie takie ważne pytanie, czy tak naprawdę chodzi o to, żeby nam wszystkim było łatwiej i naszym dzieciom? Tak czy nie? Czy życie ma być łatwe? Czy fajnie jest, kiedy jest łatwe? Za ciężkie przeszkody też się odbijają na dzieci. Mm-hmm. I różnica jest 24 miesięczna między tym dzieckiem, które będą 8-latki i tym 6-latkami, które jeśli nawet nie skończą tych 6 lat, będą 5-latkami i 8 miesięcy. Już pani sama wie, że 5-latek nie na 6-latków, a będą takie. Znaczy, to tak naprawdę konkluzja. Myślę, że dużą część w ogóle dalszej dyskusji, debat poświęciłabym na to, abyśmy rozmawiali, co zrobić, żeby pomóc. Pomóc dzieciakom, pomóc sobie nawzajem, zdjąć jakieś też to bierzmo, brzemię z nauczycieli, którzy są nagle postawieni przed ścianę i którym się mówi właśnie, że nie są gotowi, bo to nie jest tak. Chodzi o to, żeby rzeczywiście nawiązać jakąś taką współpracę, która będzie służyła temu, żeby dobrze się zastanowić nad tym, jakie mamy dziecko i co możemy zrobić, żeby ta przygoda ze szkołą była faktycznie czymś korzystnym i pozytywnym. A tutaj tak krótko jeszcze kluczowe kompetencje, do których tak naprawdę, po które tak naprawdę nasze dzieci idą do szkoły. I większość z tych rzeczy sześciolatek spokojnie po nie może zacząć sięgać. Jak widzicie.
widzicie. Umiejętność komunikowania się, posługiwania nowoczesnymi technologiami, jak było widać, uczenia się, pracy zespołowej, ale też czytania myślenia matematycznego i naukowego. Żebyśmy się zastanowili, jakie miejsce mamy przygotowane dla dzieci. Dziękuję bardzo.